logika jak mój pszczół, pędzą życie w szumie kół. Jadą autobusy, czy to dzień jest, czy też noc, pełny bak silnika moc. Jadą autobusy, autobusy, w śniegu, deszczu, blasku, słońca. Autobusy. Arek, brat Anatola. Jezdni rozpoczął się kolejny pracowity dzień. Wszystkie autobusy wyruszały właśnie na swoje trasy. Wszystkie za wyjątkiem Anatola. Oj, co się dzieje? Czas jechać, Anatolu. Nie czuję się dziś dobrze. No, coś mi strzyka w moim starym kole. Kiedy z zajezdni wyjechały wszystkie pozostałe autobusy, pan dyspozytor zaczął się martwić o swój najstarszy pojazd. No cóż, może już powinieneś skończyć służbę. Muszę się zastanowić. Najwyższy czas, żebym coś z tym zrobił. Gimbus myślał przez cały dzień o swym leciwym koledze. Oj, mam nadzieję, że Anatol nie jest za stary. Bardzo się więc ucieszył, gdy zobaczył Anatola na ulicy. Hej, Anatolku! Mam na imię Arek. Jestem bratem Anatola. Przysłano mnie ze stolicy, żebym go zastąpił. Gimbus nie mógł w to uwierzyć i pomknął co sił do zajezdni. Słyszeliście? Anatol ma brata o imieniu Arek. Wygląda zupełnie jak Anatol i będzie jeździł w jego zastępstwie. No przecież wiemy. Autobusy. Wszystkiemu przyglądał się stojący w kącie Anatol. Nie wyglądał na zadowolonego. Cię tego chwali piętę? Zawsze taki był i taki zostanie. Na pewno nie zostanie na długo. Świetnie ci dziś szło. Pracuj tak dalej, a przyjmę cię na stałe. Podoba mi się tutaj. Arek przez cały dzień jeździł po miasteczku, poznając inne autobusy. Dzień dobry, Stefanio. Dzień dobry, Arku. Oho, cała naprzód, Rysiu. Cała naprzód, Arku. Ale piękny dzień, Basiu. Masz rację, piękny. Niemal tak piękny jak ty. Ale z ciebie zawadiaka. Wieczorem Arek czuł się w zajezdni jak u siebie. Gdzie mam zaparkować na noc? Tutaj. Jeśli chcesz, możesz obok mnie. Obok mnie też jest wolne miejsce. W stolicy mamy tak. Mogę zaparkować obok ciebie, Anatolu? Oczywiście. Razem zawsze jest raźnie. Nie martw się, Anatolu. Coś wymyślimy. Są zawsze modni ubrani. Nazajutrz rano mieli już gotowy pomysł. Który autobus wyjedzie dziś pierwszy? Anatol? Co za niespodzianka! I zanim pan dyspozytor dokończył myśl, Anatol już był w trasie. Świetnie! Jedź, Anatolu, jedź! Przykro mi, Arku, ale skoro Anatol znów jeździ, ty mi się nie przydasz. Do niczego? Może znajdę sobie jakieś zajęcie. Co on sobie myśli, że przejmie wszystkie moje trasy? Przez cały dzień Anatol i Arek rywalizowali na uliczkach miasteczka. Jestem młodszy i szybszy! Niech tylko podniosą się szlabany. Pokażę ci, jak startuję. Jedziemy! Nie przestraszysz mnie, Arku. Będę pierwszy na górce! Au! Au! Twoja głowa! Bo jesteś stary! Mnie nie... Ale ja wygrałem! W zajezdni autobusy z niepokojem wypatrywały powrotu swoich najstarszych kolegów. Niedobrze, wyglądają na zmęczonych. Co ci się stało, Anatolu? Dobrze się czujesz? Dawno nie czułem się lepiej. Za to Arek potrzebuje pomocy. Nie denerwuj mnie. Coś podobnego. Wiesz co, Arku? Natychmiast odeślę cię do stolicy. Nie nadajesz się do pracy u nas. Nieźle przytarłeś mu nosa, Anatolu. O, tak.
Wersja polska, taki film Wideo Wrocław. Reżyseria Igor Kujawski. Tłumaczenie Piotr Skotnicki. Realizacja Jacek Koźmierczak i Robert Maniak. Wystąpili Elżbieta Golińska, Edyta Skarżyńska, Aldona Stróżik, Zygmunt Bielawski, Adam Cyfra, Marian Czerski, Tomasz Lulek, Miłogo Streczek i Andrzej Wilk. Opowiadał Krzysztof Grębski.